Nie będziesz nikogo obrażał, pierdoły, jakiś bullying. Zgadzam się. Piszak invites you to group? Wait, czy to jest fan Piotrusia? Jak korki z League of Legends, dokładnie są. Jaki jest plan lotu? Widzowie! Witam was na pierwszym streamie z World of Warcraft. Klasyczny, ciężki rdzeń, gdzie śmierć jest permanentna. Trzymaj się! Podróżniku, na świecie, który wybierasz, to jest ciężki rdzeń. Jeśli zdecydujesz się tu grać, śmierć tej postaci jest permanentna. Pomocnik klienta nie odnowi poległej, ciężkorodzeniowej postaci dla żadnego powodu. Słuchajcie, postanowiłem, że chcę maga. Dobrze. Undead mag! Jak ma wyglądać? Jakiś taki... No, undead musi być brzydal, powiedzmy sobie szczerze. Nieważne jak wygląda i tak będzie rip, co ty gadasz? Który wygląda na największego czada? Tu mordę musimy mu zmienić trochę. Fryzurkę trochę inną. Może być łysol. Siny niech będzie. Twarz taka bardziej pomarszczona. Dobra, jak się nazwiemy? Mroźny... A nie, bo w WoWie nie można było dużych liter w połowie niku, więc nie możemy się na przykład nazwać Mroźny Andrzej. Mrożon? Mrożon śmiesznie. Oblodzimierz fajny akurat. Sopelkowicz, no bo będzie bardzo mroźny. Witaj na HC! Każda postać, która tu zginie, nie może zostać wstrzeszona. Grając na tym serwerze, zgadzasz się, że będziesz się zachowywał kulturalnie. Nie będziesz nikogo obrażał, pierdoły, jakiś bullying. Zgadzam się. Let's go! Patrzcie, ale fajny jest ten wstępik. Zaraz zobaczymy. A kto tu w trumnie? Czy to Sopelkowicz? Oh. Widzowie, welcome to World of Warcraft. Zero addonów, słuchajcie. Mamy real playtime. Zero addonów. Zobaczmy, najpierw przetestujmy naszą postać. Dobra, widzowie, czujecie, że jesteśmy mistrzami magii? Nie myśleli, żeby zainstalować mod, co ci czyta AI questy? Wiesz co, jeśli po dzisiejszym streamie zdecyduję, że mi brak jakiegoś addona, to go zainstaluję na następny stream. Pierwszy przynajmniej dzień chcę spróbować taki bardzo waniliowy playthrough. Czekaj, czy ja mam jakiegoś wanda? Nie mam. To musimy ze staffa napieprzać. Patrzcie, widzowie, to jest gameplay! Ale nam się defensive podbił. No. Jest, widzowie, level drugi! Mamy to! Mamy jeden intelektu więcej i jeden spirytu więcej. Co wy na to? Nieźle, nie? Jeden! Dziękuję ci ślicznie, stary. Kiszak invites you to group? What? Nie, no to ktoś się podaje za Kiszaka. Nie gadajcie. To on? Nie, to nie jest Kiszak. Czekaj, muszę zobaczyć na jego streamie. Gra w Dark Soulsy. Oszukałeś mnie, gościu. Rattle Cage szkieletony, które są minionami Lisha Kinga. Nie no, to jest za bardzo zadaniowe. W sumie nie będziemy tego czytać, bo to jest chyba za bardzo zadaniowe. Ale dobra, możemy się nauczyć, słuchajcie, buffa Arcane Intellect, który, słuchajcie, patrzcie, buffuje mój intelekt o 2. Tak więc mamy już dwa buffki, cyk cyk, na armora, slow przeciwników i intelekt. Widzowie, wiem, że wielu z was nie grało nigdy w World of Warcraft. Powiedzcie, widzowie, napiszcie, kto z was nie grał nigdy w World of Warcraft. A co tak energia od ciebie tryska dzisiaj? A to dobre pytanie, nie? Też czuję się bardzo pełen energii dzisiaj. Jakoś tak jestem faktycznie nabuzowany dzisiaj. Aaaa, wszystko jasne! Już wiadomo, czemu tyle energii dzisiaj. Patrzcie, bo 92% essy. No to już jakby chyba nie ma żadnych pytań, nie? Po prostu wysoka essa dzisiaj tyle, nie? Więc musi być energia. Widzowie, jak myślicie, który level wbije, zanim się wyjebie na haceczku? Jak obstawiacie? 12? 15? 20? Widzowie, pamiętajcie, nie rozmawiacie z byle... Wait, czy to jest fan Piotrusia? Cześć! Hello! Peace. Przesłałem buziaczka dla koleżki tutaj. Bardzo miło mi. Też jestem twoim fanem, kolego. Nie, Wojtuś, ja sobie robię taki... No, self-found będzie polegał na tym, że po prostu będę grał tylko solo i nie będę się tradeował, nie? W sensie, to nie jest tryb self-found, ale gram tak, jakby był self-found. Tak, to jest hardcore, czyli ciężki rdzeń, gdzie śmierć jest permanentna. Czyli na zawsze. Jak ktoś nie wie, co to znaczy. Ale właśnie cheatuję na HC, czyli gram undeadem, który już jest martwy.
Powiem wam, czego się boję, że w jakiś sposób zginę. Że zginę od jakiegoś City Guarda, przechodząc obok jakiegoś obozowiska aliantów przez przypadek. A ty, naucz mnie Izabela jeszcze jakichś czarów, co? Conjure Water i Frostbolt, widzowie. Bardzo fajnie. Oba te spele oczywiście chcę, ale mogę zrobić tylko jeden. I powiem wam, albo nie, czekajcie, jak sprzedam pierdółki, to prawdopodobnie będę miał jeden Silvera. Jest okej. Muszę po prostu sprzedać rzeczy i będę miał na Conjure Water. I powiem wam właśnie, o co chodzi, nie? Dla osób, które nigdy nie grały, nie wiedzą, o co chodzi. Generalnie tutaj mana się regeneruje cały czas, ale też jak chcę szybciej zregenerować manę, to muszę pić wodę między kombatem. I normalnie musiałem sobie tę wodę kupować, ale jako mag mogę się nauczyć Conjure Water, czyli spelka pozwalającego mi przyzywać sobie do inwentory wodę. Patrzcie, kastuję se normalnie. No i elegancko jest. Ile śmierci było? Licznik śmierci, uwaga, uwaga! Zero. Pary, dopiero rozpoczęliśmy i nie planuję zgonu. Natomiast wydaje mi się, że gdybyśmy zrobili zgona, to zaczęlibyśmy inną rasą i klasą. Żeby, wiecie, mieć taki bardziej odświeżony playthrough. No ale mam nadzieję, że bez zgona będzie. Ten early game jest o tyle bardzo prosty, że przeciwnicy są, wiecie, neutralni, nie? Później problemem się zaczyna robić to, w trakcie walki z jednym. Na plecach respią ci się dwa, jesteś w dupie, nie? Zobaczymy, Xali, zobaczymy. Zobaczymy, na jak długo się wciągnę. Słuchajcie, ja nie wiem, jak długo będziemy grać. Jak się wciągnę, to możemy grać cały miesiąc. Jak się nie wciągnę, to możemy pograć parę dni. Dzisiejszy stream jest streamem testowym. Jak bardzo mi się będzie podobało, czy będę dedał, czy wam się będzie podobało. Wiecie, o co chodzi? Tutaj chyba nie ma takiego PvP, że może sobie przyjść ziomeczek aliant i mnie tu sklepać, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej, że nie ma takiego wolnego world PvP. Ale coś mi mówiły chłopaki, że są questy, które cię flagują na PvP i że jak się nie wie, które to questy, to można się wtopić. Że można się przez przypadek oflagować i cię wyjaśni jakiś aluch na wyższym poziomie. Tutaj to nie działa, jest ochrona przed takim czymś, wyskakuje okienko ostrzegające. Okej, Nexus, to dzięki, to dobrze, że mi powiedziałeś, powiem ci, bo bym miał pewnie taką małą paranoję, nie? To jest jedyny quest, jaki mam. Słuchajcie, ja bym zrobił tak, że wbiłbym jeszcze trochę expa, zanim pójdę, żeby akurat sobie wbić questem level 6. Będziemy wtedy, to jest taki minmax, widzowie, że akurat będziemy wtedy w mieście i nauczymy się speli na level 6, bo na levelu 6 są fajne spele do nauczenia się. Level up! Idealnie to wyliczyłem. Patrzcie! Co do 10 expa. Mega dobrze to wyliczyłem. Ilu muszę zabić? To się nazywa ludologia. Bierzemy sobie 3 spele tutaj. Conjure Food, czyli tworzenie jedzenia przy pomocy magii. Fire Blast, który jest instantowym spelem. I Fireball level 2, czyli dużo silniejszy. Kładziemy sobie Fireball level 2 na pasek. Drenejki cię trzymają przy tej grze. Nie dziwię się Kiumi. Drenejki są mega atrakcyjne. Powiedziałem to. Powiedziałem prawdę. Powiedziałem prawdę. Czy chcesz zrobić ludologiczną pogadankę w WoWie? Wiesz co? Jasne, zadzwoń do mnie na Discordzie. Ludologiczna pogadanka? Halo! Siemaneczko! A, mogę ci powiedzieć skąd, bo dzisiaj sprawdziłem esse, komendą wykrzyknik essa i pokazało mi 92%, więc dziwisz mi się, że mam tyle energii, jak dzisiaj tyle essy. Ej, czekaj chwilę, ci przerwę na sekundę historię. Zapamiętuję, gdzie jest nasza historia i muszę zobaczyć jedną mega ważną rzecz, wiesz? Chcę zobaczyć, czy na wodzie cię słychać, bo sobie pomyślałem, że potencjalnie jak ktoś by oglądał, to głupio by było, gdyby słyszał tylko mnie, nie? Tak, nie słychać cię na wodzie! Dobrze myślałem, kurde! Dobra, czekaj, muszę to jakoś naprawić, wiesz? Pożądane, kurde, na hardcora? Czekaj. Podobno teraz cię słyszą podwójnie. Kurde, czemu to tak działa? Kurwa, jak zrobić tak, żebyście wy nie słyszeli podwójnie, ale było słychać na wodzie? Ej, nie wiem, ja jestem streamerem, widzowie, a ja nie rozumiem tego. Totalnie się nie dziwię, kurde, ludziom, nie? No, ale czekaj, w każdym razie. Teraz nie ma dźwięku z gry podobno? Czemu ja nie potrafię tego ustawić? Dobra, Nexus, już wszystko wiem. Nic nie mów przez chwilę. Dobra, to teraz będę mówił specjalnie tobie na złość. Będę teraz sobie gadał. Kawał chuja. Widzowie, czy ktoś tu kiedykolwiek streamował? Jestem początkującym streamerem. Dzwoń do Dawidka, dzwoń do Bunkola. Czekaj. Dobra, Bunkol, bo ty wiesz, jak to zrobić, a naprawdę muszę wyłączyć streama, żeby to zrobić? Wie, to musisz, jak w OBS-ie odpalisz. Aha! No. Ja tego miałem nie rozciągnięte wcześniej! No, ej, słuchaj, już ogarnięte! Chyba naprawiłem, wiesz? Dobra, no to wracamy do mojej historii generalnie. Moja historia generalnie jest taka, że... Z czego się śmiejesz?
Pierdol się. Wróć, wróć normalny Nexus. Co? Jak korki z League of Legends, dokładnie są. Jaki jest plan na to? Zaraz przekroczę barierę dźwięku. Nie. Dobra, o czym rozmawialiśmy? O doświadczeniu z dodatkiem. Do takiego pogadania to by się jednak przydał add-on w sumie.